Jan Międzobrocki. Jestem członkiem zespołu projektowego, który projektował budowę obwodnicy Słupska. Ostatnimi czasy, po intensywnych opadach deszczu, podmyły się skarpy i podmyły się nasypy, na których leci nitka obwodnicy. Gdzie jest tego przyczyna? To znaczy, zanotowaliśmy kilka takich przypadków, że wystąpiły erozyjne rozmycia skarp nasypów. Jak również mamy jedno miejsce w 6 kilometrze lekkiego osuwiska. Jeżeli chodzi o rozmycia skarp nasypów, spowodowane one były wyjątkowo intensywnymi opadami deszczu, które w krótkim czasie prowadzą olbrzymie ilości wody i obudowa biologiczna w formie darniny trawy po prostu nie wytrzymała tego w niektórych miejscach. Generalnie rozwiązanie projektowe, takie jakie zastosowano tutaj na obwodnicy, jest rozwiązaniem standardowym i w przeciętnych warunkach się bardzo dobrze sprawdza. Zresztą jest to rozwiązanie najtańsze i ekologiczne. Natomiast tego typu przypadki, jak tutaj się pojawiały, no muszą być na bieżąco naprawiane w okresie gwarancji przez wykonawcę, bo wiadomo, żeby trawa się właściwie zakorzeniła, potrzebny jest czas i odpowiednie warunki do wegetacji. Może pan zapewnić, że obwodnica jest zaprojektowana zgodnie ze sztuką? Oczywiście. Tutaj zapewniam, że cały projekt był głęboko przemyślany i sprawdzany. Także generalnie wszystkie te elementy zostały wykonane zgodnie ze sztuką inżynierską. A to te przypadki, które się pojawiają, no czasem są nie do przewidzenia na etapie projektowania, a czasem wynikają po prostu z jakichś drobnych niedociągnięć w okresie eksploatacji. A co się takiego dokładnie dzieje na szóstym odcinku, na szóstym kilometrze? Na szóstym kilometrze wystąpiło przewarstwienie z warstwą wodonośną, z której sączy się nieustannie woda i ta woda uplastycznia grunt skarpy wykopu i właśnie występuje powierzchniowe osuwisko. Myśmy próbowali to metodami właśnie też takimi biologicznymi, ekologicznymi to ustabilizować, no niestety się nie udało. Będzie jednak potrzeba zastosowania standardowych rozwiązań w formie drenażu, gabionów albo jeszcze jakichś innych cięższych zabezpieczeń. Dobra. I tutaj jest cały czas na poziomie gdzieś 5-6 metrów ta warstwa wodonośna. Także tam z koryta, żeśmy przejęli drenażami, to jest pod nawierzchnią ta woda.